Jesteśmy po kolejnej konferencji ukazującej zmiany w nowej siatce połączeń komunikacji miejskiej. Jaka jest dotychczasowa reakcja łodzian na przygotowywane zmiany? Spotykamy się z różnymi pytaniami, ponieważ mieszkańcy chcą się dowiedzieć zarówno, jak będzie kursowała komunikacja miejska od 2 kwietnia, ale też mają dużo własnych sugestii czy pytań właśnie odnośnie kursowania. Pytają zarówno o przystanki, o przebieg tras, czy o częstotliwość. Sukcesywnie przekazujemy te informacje. Rozkłady też niebawem będą pojawiały się, czy to w internecie, czy będziemy mogli przekazać informacje o częstotliwości. Oczywiście, jak przy każdych zmianach, pojawiają się różne głosy. Niektórzy muszą wybrać zupełnie nowe kierunki podróżowania, czy nowy dojazd do pracy, czy na uczelnię, ale również pojawiają się pozytywne komentarze. Na przykład jeśli chodzi o obsługę nowych osiedli, czy nowych ulic, które do tej pory nie były obsługiwane tą komunikacją autobusową. Porozmawiajmy trochę o tych grupach, że tak powiem, sprzeciwu. Jak one do tej pory działają? Tak? Czy to jest tylko taki sprzeciw na mediach społecznościowych, czy też są jakieś realne akcje, jak na przykład, nie wiem, apele, interpelacje, czy dokumenty, które są wysyłane, czy też skierowywane do Urzędu Miasta Łodzi? Głównie jeśli chodzi o te zmiany na osiedlach, to one raczej odbywają się w social mediach i te rozmowy są tam prowadzone. W tej chwili nie otrzymaliśmy jeszcze konkretnych informacji od takich grup, ale z tego też, co widać w mediach społecznościowych, bardzo często pojawiają się głosy zarówno za wprowadzenie na przykład autobusów w osiedla, ale również przeciw, a tak naprawdę to pasażerowie, którzy będą korzystać z tych połączeń, sami zdecydują, czy ten autobus jest warty, żeby kursował po tych osiedlach. Taki przykład mieliśmy również na Radogoszczu, kiedy na początku właśnie było dużo komentarzy w internecie mówiących, że ten autobus będzie bardziej przeszkadzał, a jednakże po tych kilku miesiącach kursowania większości mieszkańcy zdecydowali, że on powinien zostać na tej osiedlowych ulicach. Ja nie chcę być tutaj czarnowidzem, ale na przykład od 2 kwietnia, jeżeli coś nie będzie działało, to kto będzie za to odpowiedzialny? Czy będzie spychanie odpowiedzialności między MPK, Urząd Miasta? Razem z Biurem Strategii, z MPK przede wszystkim będziemy chcieli informować i uświadomić pasażerów, jak wygląda ta nowa komunikacja miejska. Wspólnie wypracowujemy sobie też taki system informowania, udzielania o odpowiedzi. Te wnioski, które będą wpływały, będzie odpowiadała na nie Biuro Strategii, ponieważ to oni jakby czuwali nad całą tą pracą, całymi tymi pracami nad nową siatką połączeń, ale wspólnie będziemy dążyć do tego, żeby po prostu jak najwięcej mieszkańców otrzymało o tym informację.